Może ci nie było gdzie. Na podwórku stała. A właśnie to było tak, że jak tutaj przyjechaliście, to było tak, że na początku nie chcieliście wchodzić do tych domów i przez jakiś czas spaliście na wozach, tak? Nie. To, bo wcześniej pani nam opowiadała, że zanim weszli do domu, to chyba spali na wozie, bo bali się wejść do domu. Może ktoś tak, ale my, jak ja przyjechała, bo ja z wujkiem jechała. Jechałam z wujkiem, Andrzejem i... Andrzejem Czernieckim. Takiśmy jechali w wagonach, bo nas 5 rodzin jechało w jednym wagonie. I tam wujko się usadowił, gdzie ta Aniela Stojanowska tam jest. To właśnie? No, to tam wujko mój mieszkał. I tam na tym podwórku spała pierwszą noc. Zawinęłam się w koc, już mi kumary nie zjedli, a kumary strasznie cieli. Bo tutaj trawy byli, to mi powykaszane było. No i tam pierwszą noc przynocowałam na podwórku, na ziemi. A był ktoś tutaj, jak przyjechaliście do Pyrza? Był dwóch gospodarzy było. Był młynarz, tu na młynie, tu był młyn. Młynarz był i tam, gdzie Teresa Lesiuk mieszka, tam na końcu tam był Fabiański, takie... On miał żonę Polki, on prawdopodobnie, ja nie wiem, dokładnie mówili, że to Niemiec. Ja nie mam pojęcia, ale czy on żyje, czy nie żyje, to już nie wiem, ale żona jego nieraz przyjeżdżała tutaj, gdzie Lesiuk Teresa jest. Tam przyjeżdżała jego żona, a teraz nie wiem, co się z nimi stało, czy żyją, czy nie żyją, nie wiem. To dwóch gospodarzy było, że i ruskie. I ruskie było wojsko. Wojsko ruskie, bo tu lotnisko było.